Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj, teraz, piątek wieczór. Jestem nadrobiony trochę z filmami, bo więcej ponagrywałem. I teraz zrobiłem sobie jajecznicę, a tymczasem moja jajecznica z pomidorami tak oto wygląda, w miarę taka na luźno, z pieprzem. Brokuły są na świeżo, nie były przysmażane, ponieważ chcę tych brokuł sobie trochę na surowo pogryźć, bo to duże źródło i dawka witamin. Jajecznica zjedzona, więc wchodzi pożywne i zdrowe awokado. Wszystkim polecam. Aha, i pamiętajcie, aby zmywać na bieżąco. Witam kolejnego dnia z rana. Słucham tutaj wielki reset Katarzyna Szewczyk, ale takie mam śniadanie. I zaraz jedziemy do Tidy na wieś. Dobra, jest radio i ja biorę swój kapelusz, fajki, soda, komputer i jedziemy na wiochę do Tidy. Wyjedziecie z nami. Jeszcze jedna paczka by się przydała. Dobra, Hirosy. Czteropak na drogę. Komputer. Strzelę gotowa. Tuk-tuk czeka już na dole. Jeszcze się trzeba obudzić, ponieważ jest godzina 8 z hakiem rano. Zapomnieliśmy nacisnąć windy. I stoimy, czekamy aż przyjedzie. Ten to już mnie zna po imieniu, bo to jest tam spod Polonii. Dobra. Usługi jego zdrożały, bo paliwo zdrożało. 30 dolków za taki wyjazd do Tidy. W tej weftę z nami odsiedzi, tam odczeka. Słuchajcie, mamy pierwszego stopa na kawę. Kolejnego stopa, już jesteśmy bardzo blisko. Wsiadamy, jedziemy. Także jesteśmy już de facto tutaj u Tidy. Tylko Srejle poszła jeszcze kupić zgrzewkę piwa, żebyśmy nie szli z niczym. Mamy dla ojca Tidy chińską wódkę ziołową. No i co, i tyle. Zgrzewka tam, piwka jest. Jest taka ziołówka dla Tidy ojca. I na stół, absolut. Dobra, jesteśmy. Zobaczcie, jak tu się pozmieniało u Tidy. Tutaj tak, ale tutaj jest tak. Jest też kuchnia zabudowana z lampą, grill, fotele. Tak, kuchnia już przerobiona. To też nasze jeszcze z Polonii, pamiętacie te palniki? Także przyczyniamy się. Zresztą ten grill, co widzieliście też. Tutaj są kwiaciarnia, oranżeria. Ten domek jest przerobiony, zabudowany. Także wszystko jest inaczej. Jest też tutaj, o widzicie, kwiaty, 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 kwiaty. Ale mają tutaj naprawdę dużo tego okazów. Królik,
kameramen, który wszystko nagrywa. I miejscowy jest mama Tidy i miejscowy John Ho, który się jeszcze boi, bo się jeszcze nie przyzwyczaił. I nasz pan tuktukarz, a już się przyzwyczaił. Także zaczynamy ten odcinek oficjalnie. Grill już się rozpalił. Jeden, drugi. Są też dziewczyny. Hello. Jest też Lili. Następny John Ho. Oczywiście wjazd na kuchnię. Tutaj się jakiś ryż będzie smażył. Jakieś kiełbasy na takich palnikowych, mniejszych kuchenkach. Tutaj się po prostu wkłada nabój z gazem, taką mini butlę. O, tutaj stoją takie mini butle. To się normalnie tutaj kupuje. I kiełbasa suszona, lokalna. Tutaj taki duży łok. A tutaj mamy takie rzeczy, czyli kawał mięcha, to jest okra i papryka, tutaj jakaś zieleninka lokalna i tutaj będą robić taką sałatkę, to się ubija paprykę z innymi rzeczami. Tu jeszcze widzę, mamy kurczak i jakieś podroby z kurczaka. Także jest Tida Cooking TV. Wpadajcie na jej kanał, oczywiście link pod spodem, ona ma dwa kanały, jeszcze drugi z życia wiejskiego. Village Life. Tu jeden z głównych bohaterów filmów Tidy. Chłopak się wstydzi, ale on łapie węże, łowi ryby, skacze po drzewach, pomaga jej przy tych produkcjach. Nie wiem, ale domyślam się, że jest tutaj ze wsi, po prostu do nich przychodzi. No, może rodzice w pracy, żeby też tutaj jest pod opieką. Tak to często bywa. Tutaj dziewczyny gotują, kurczak chodzi, a może będzie łeb ścięty, jeszcze dzisiaj wyląduje w zupie. O, widzę huśtawki takie dla dzieci. No bardzo dużo się tu zmieniło. Tak jak widzicie, lampy LED-owe. O, smażenie kolejnego mięsa. Także dziewczyny po tym za spotkanie, po kielichu. Zaraz. Mamy kiełbę. No dobra, jakaś tu akcja jest i tu też jest. Marzy się to wszystko na żywym, prawdziwym ogniu. Nawet nie na gazie, a na węglu drzewnym. Węgiel drzewny. A tutaj mamy sosik. Sosik na ostro. Tutaj kurczak oraz przyprawki, limonki. I tak dalej. Dziewczyny dwoją się i troją na kuchni. Za dużo ich tutaj, więc gdzie kucharek sześć, to czasem nie ma co jeść. Wszystko jest nagrywane, nie tylko na mój kanał. Jeszcze jakiś sosik przed sos. Wygląda tak. Miejscowe John Ho'y też się cieszą.
bo przyszli ludzie, a jak są ludzie i jest, że tak powiem, większa uczta, to zawsze coś pod stołem dla nich też się znajdzie, coś spadnie. Wołowina z lokalnego bawołu, podejrzewam. Aha, weszły tutaj kolejne rzeczy. To jak mówię, dziewczyny jedna drugiej doradza, jak robić, a nie tak, a tak, a siak. Bo to tak jak właśnie mówi przysłowie, gdzie kucharek sześć. To będzie miniaturka do mojego filmu. Iryż będzie, czy iryż taki smażony. Jak się daje z jajkiem, to ten będzie bez jajka, tylko z warzywami i z mięchem zasmażany. Kura podpija. No tutaj jest zmywak tak zwany, tak? Tu jest sekcja zmywająca, tutaj susząca. A tam z przodu jakiś kombajn jedzie, czyli nie maszyna rolnicza, chyba kombajn. Dura-dół, na gąsienicach ona jest nawet, a nie na kołach. O właśnie o tych żywych płomieniach już wam wcześniej mówiłem. W glinianej takim palniku tradycyjnie przydymia lili robi steki, żeby się nam nie przypaliły, a młody układa okrę. Bardzo zdrowe warzywo. Nawet nie wiem, czy to w Polsce rośnie. Już tam na wiosce poszła fama, że pojawił się obcokrajowiec, a tutaj, chociaż tutaj to może nie rzadko bywają, bo do Tidy przyjeżdżają różne osoby. My też już byliśmy nieraz. Miejscowy dżonfo leży. Także może to pójdzie na miniaturkę. Nie jestem głodny, ale no nie wypadałoby, żebyśmy nie zjedli. Nasz tuktukarz sobie tutaj, driver sobie polewa obok, na boku. No i bardzo dobrze. W końcu jesteśmy w wolnym kraju. Przepraszam, driving license, prawo jazdy, kask. I w jakim wieku jesteśmy? Hello, no to jedziesz. Hello. Zobaczcie, zasnął sobie, położył się. Wjechało kolejne, to nie jest fasolka, ale coś takie strączkowe. Wewnątrz to tak jakby niedojrzała fasolka, to w Chinach też podają. No to spróbujemy też i kurczaka z takim ostrym sosikiem. I wjeżdża nam kolejna zieleninka, która jest pewnie bardzo zdrowa. Młody jakąś matę niesie tam. I na zdrowie, żeby nam kanały lepiej szły. Dobra, ja idę troszeczkę się przejść po wsi, żeby wam pokazać lokalne bydło, bo co to za wieś, kiedy się w polu czy na łące nie pasie krowa.
tutaj w Kambodży są trochę inne krowy. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy byłem tutaj w porze mokrej, jak Jun tutaj biegała z Jonghołem bodajże, z psami, się bawiła w takim pół bajorku. Jakieś psy tu na mnie głośno szczekają, więc nie wiem, czy mam podchodzić. Nie, no nie ma się co bać, nie? Jak się będzie człowiek bał, to one będą się czuły pewnie. Jak się będą czuły pewnie, to mogą przyatakować. A że on sobie powyje, my tam też mamy psy, to mam nadzieję, żeby pobiegły z odsieczą mi tutaj, żeby mnie wybronić. Ale kto to wie? Krowa mi nawet odpowiedziała. Zawyła. Tam kolejna. Tu są pola ryżowe. Ta okolica, widzę, się mocno zmienia. Tutaj zaraz w wiosce duży budynek stoi, jakaś chińska firma. Ogromny budynek, jak się we wsiach nie spotyka w ogóle. Godny, bym powiedział, dużego miasta. Też nowe drogi robią, objazdy. Tutaj to wszystko gdzieś w okolicy. No a tak to jest, że jak taka okolica się buduje, rozbudowuje, miasto to wchłania, no to i działki, ceny rosną. A ja chcę kupić, bo Tida se kupiła tak w połowie stąd do Sihanouville, tak trochę na Kampot, na Sihanouville w stronę morza, tak w połowie drogi działkę ładną z widokiem i mówi, że obok niej jest dobra do kupienia. Tak więc mi to by było na rękę i zaraz z nią pogadam i może kupię tam też, a raczej na pewno. Także będziemy sąsiadami. Ona sobie tam rekreacyjny domek na razie postawiła, ale to zawsze na działce się nie straci w tym kraju. A oni to matę przynieśli, bo oni jedzą na tej macie. Starszyzna przy stole, młodzież tradycyjnie. To tak tradycyjna mata, Khmerzy tak kiedyś jadali. Słuchajcie, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ale nasza wizyta się jeszcze nie kończy, impreza się nie kończy. Czekajcie na kolejne odcinki i będzie się działo.